Agricola w Warszawie. Zapraszamy. Sponsorem programu jest wydawca dwutygodnika Flash. Salon sukien ślubnych to miejsce, gdzie marzenia panien młodych ścierają się z marzeniami ich matek i bliskich. To jest swój styl? Zdecydowanie. No. Ale to jeszcze nie jest to. Tak? Aha. O, podoba mi się. Taka raczej królowa lodu i to wściekła. W poszukiwaniu tej jedynej, wymarzonej sukni przybywają tu również gwiazdy. Chciałabym być najseksowniejszą panną młodą ever. Silna osobowość. Fajnie by chyba pracowała jakbyś... Super, fajnie, że się nie zgadzamy. Która nic nie zmieni. Jakby tu był na przykład rozporek. Żeby wyszła noga w takim diamentowym bucie. Nawet mama. No ta też jest śliczna. No wiedziałam, to jest super, super opcja brać mamę, nie? Na wybory. Czy w tym salonie Doda znajdzie suknię swoich marzeń? A nie ma takiej koronkowej z prześwitami? Nasz prowadzący Stefano Terracino zrobi wszystko, żeby jej pomóc. To nie, to w ogóle to dramat. Proste nie. Dramat. To też nie, ta koronka mi się nie podoba. Mało kto wie, że Stefano Terracino to wykształcony krawiec teatralny i projektant kreacji dla gwiazd. Przez wiele lat prowadził swoje atelier z sukniami wieczorowymi. Uważam, że człowiek jest na tyle ciekawy, na tyle jest interesujący, że każdy jest inny, że te sukienki, ciuchy mają podkreślić, ale nie otaczać. Do salonu wkracza popularna wokalistka Doda w poszukiwaniu najbardziej oryginalnej ślubnej sukni. Pomoże jej konsultantka Luiza, która zawsze ma rozwiązania, nawet wtedy, kiedy panna młoda sama nie potrafi się zdecydować. Cześć. Dzień dobry. Witam. Dzień dobry. Dzisiaj jest ze mną przyjaciel Żaga, moja przyjaciółka Ewa, no i oczywiście najważniejsza osoba, czyli moja mama. Wanda. Wanda. Bardzo mi miło. Opowiesz mi może coś o twoim ślubie. Chciałabym być najseksowniejszą panną młodą ever. Wolałabym sukienkę przy ciele. Większość koronek czy bardziej kryształy, że ma być świecące? No właśnie nie wiem, i taka, ja się zobaczę. Przede wszystkim, żeby ona była ponadczasowa i za każdym razem, kiedy na nią spojrzę po latach, no co myślałam, no jest cios, nie ma lipy. A która opinia jest za ciebie najważniejsza, Dodo? Mamy. Mamy jednak, a. Ale mamy opinia pewnie się troszkę różni. Doroniu, w tobie jest najładniej w prostej białej bluzce z kołnierzykiem. Ty nie wydziwiaj tylko to, chociaż raz tak wyjdź z prostymi, przeczesanymi, umytymi włosami i w tej koszulce. Tak, z przedziałkiem na bok. Nie mam mowy. To zapraszam do garderoby. Już? Teraz? Już pewnie. Teraz. Bałam się trochę, bo jednak wymagania ma bardzo odważne. Anna, słuchaj, no dużo powiedziałeś już o swojej sukni. A jak będzie wyglądał pan młody? Czy już masz pomysł, czy...? No nie, no dostosuje się do mojej sukienki, no. Aha, no to, i to rozumiem, jasne. Z Emilem znamy się stosunkowo krótko, natomiast przez ten czas spędziliśmy ze sobą jedynie 3 dni oddzielnie. I chyba to jest w nas dosyć szczególne, że nie nudzimy się, mamy mnóstwo pomysłów na wspólny czas i nie potrzeba nam tak naprawdę nikogo. No i co? No, będzie trochę też ciężko. No co ty, z Dodą? Mamy gwiazdę, która sobie, wiesz, wymarzyła seksowną suknię. No, to szukaj. Będzie. Ona tak zaskakuje zawsze, tak szokuje swoje kreacje, że ślub ma być 10 razy wow. Świecące, dopasowane. Nietypowe. Ciężko będzie, bo jednak większość sukien jest takich tradycyjnych. Idą, o idą. Jezu! O, jaka ładna! Chciałam jej też zaproponować suknię takie bardziej tradycyjne, że może jednak troszeczkę się przełamie i pójdzie w tą tradycję. Dobra, na pewno tą przymierzymy, bo ona jest właśnie tak, inna taka, tak. Nie? Ryba? Seksy ryba. Nie lubię ryb. Tradycyjna koronka? To nie, to w ogóle to dramat. Proste nie. Dramat. To też nie, ta koronka mi się nie podoba. I nic się nie podoba. Opcje nam się kończą. Boję się, bo mogę sukni dla niej nie mieć. Ja muszę wyjść na salon i wybrać resztę. Nagle się zrobił taki chaos. A nie ma takiej koronkowej z prześwitami? Ona tam idzie, a my wszyscy za nią. Mama, przyjaciółmi, my. Bardzo ładna jest ta. Mama, proszę cię, nie wtykaj mnie w hafty. Widać, że rzeczywiście strasznie jej zależy i przeżywa ten ślub. Ale co ty niesiesz? No ryba, no chcę jednak ryba. I chcę to i to. Aha, no to nie mogłeś tam rozebrać, tylko dźwigasz te manekiny. Dobrze, raz, dwa, trzy. Ona to ma jakąś energię, że potrafi. To potrafi ludzi tak ustawić, jak chce. No mama, zaraz przyjdę. Dobrze. Idziemy. Powodzenia. Nie, dziękuję. Kryzys zażegnany. Pierwsza suknia wybrana. Ciekawe, co na to bliscy. A,
No i co, zobacz jaką masz. Jak się wszystko już ogarnie, to nie jest tak źle, prawda? Nie, no nie jest. Jezu, idziesz? Nie. Idziesz? Nie. A to to prawdziwe mnie toczy? Tak, my nie chcemy na razie patrzeć. Się gubi. Czekaj. Pomóż, tak. Piękne. Co to jest dobrze, co nie? Ja bym na pewno wyrzuciła rękawy, będzie mi za gorąco. Jeżeli by jakimś cudem usunąć te rękawy, to naprawdę byłoby ładnie. A pięknie wykopujesz, pięknie. Dla mnie to było wręcz wzruszające bardzo, ponieważ ja córki w białej sukience wcześniej nie widziałam. Podoba mi się ta górka, że jest tak troszeczkę wyeksponowany tutaj biuścik ładnie, ale przykryty. Rękawki długie, to też jest tak elegancko właśnie. Talia podkreślona. Tak? To później ty się w tym poć. No ale bardzo ładnie, ładnie. Bardzo mi się podoba. Naprawdę mi się bardzo podobało. Moim zdaniem coś udajesz. Ta sukienka jest bardzo fajna, ale nie dla mnie. Nie ma szału, idziemy dalej. Idziemy dalej. Podczas gdy Doda szuka swojej idealnej sukni, w salonie pojawia się pewna tancerka, której zamarzył się szalony ślub. O. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy w salonie sukien ślubnych. To ty robisz ten krok? To ja. Nazywam się Joanna Sobczak, mam 24 lata. Przyszłam z mamą, z siostrą Weroniką i z nianią. Niania. Kiedyś cię zna niania? Niania, ja mam wrażenie, że od zawsze, ale od nie zawsze. Od kiedy? Od 18 lat. Niania mnie wychowała tak naprawdę. Mama, tata pracowali, więc po szkole z nianią, lekcje z nianią. Złośnica, bardzo lubi stawiać na swoim. A kiedy będzie ślub? Za rok. Mój narzeczony nazywa się Radosław Dobek, ma 27 lat. To taka miłość od pierwszego wejrzenia. Jak zaczęliśmy być razem, to nigdy się tak nie układało z nikim i tak ma być do końca życia. A jaki jest budżet na sukienkę? Okay. Do mamy? To znaczy mamę sponsoruje, tak? Tak, mama sponsoruje. Mama, jak jest budżet? Myślimy, że 6 to jest naprawdę kwota, której nie chciałybyśmy przekroczyć. Tańczyłam zawodowo. Sukienka musi być zwiewna, żeby się ładnie z ruchem układała. Najchętniej bym poszła w dresie, bo wygodnie. To się jest szalone, oczywiście. No, się czuję, to jest szaleńce. Moją rolą dzisiaj będzie nie pozwolić Jasi zrobić zbyt dużej głupoty. One charakterem są bardzo podobne. Żadna nie ustępuje. To może przeszłyśmy do garderoby? Przepraszam na chwileczkę, zapraszam. Asza jest tancerka, mi się wydaje, jedyne rzecz, co jej brakuje, na pewno komfortowa sukienka. Dlatego chciałam, żeby w sukience czuła się jak w swojej skórze, żeby mogła robić to, co kocha, czyli tańczyć i żeby sukienka nie ograniczała jej ruchu. To też. Przymierno. Rodzina Asi jeszcze nie wie, czego oczekiwać po pierwszej sukni. Ciekawe, czy będą zadowoleni, czy rozczarowani. Joanna wychodzi w sukni Gala Lucia, kosztującej 1990 zł. Jego uśmiechnięta, choć tu, tak. Nie, piękny. Czuję się jak ja, przede wszystkim. To jest coś niesamowitego. Wykorzystamy, że mamy tancerkę. Taki ło! Ta. Ruch jest fajny. Od razu widać, w jakim rytmie jej serce bije. Ajum, dundum, ajum, dundum. Zapytamy może mama. To jest piękna sukienka na wesele Asi siostry. Aha. A, okej. Okay. Ładnie, tylko zbyt banalnie. To jest sukienka imprezowa, ale nie ślubna. I Asia w niej nie byłaby tą gwiazdką na niebie, którą być powinna w tym dniu. Dopiero teraz o tym pomyślałam. Taką sukienkę bym założyła na ślub koleżanki. Faktycznie. W garderobie Dody tymczasem trwa przymierzanie drugiej sukni, pełnej w stylu księżniczki z bogato zdobioną górą. Słyszę kroki. Doda jest księżniczką, a nawet królową. Powiedz mi, co nie? Nie, no ona nie jest zła. Jest jak najbardziej ładna, bo to bardzo ładnie pracuje, to jest śliczne, zwiewne, jakby tu był na przykład rozporek. Żeby wyszła noga w takim diamentowym bucie. Pokażemy rodzinę. Tak, pokażmy rodzinę. I tam. No ta też jest śliczna. Bardzo. To jest super opcja brać mamę, nie? Na wybory. Bo mój tata zawsze mówił, że ładne mu we wszystkim ładnie. Górka jest pięknie wyeksponowana, piękna talia, śliczna jest ta góra. I plus mogę schować 20 rozkrzatów pod nią. Wszystkie tego typu kroje, księżniczkowo-królewskie, nijak współgrają z moim ostrym temperamentem i charakterkiem. Ale super, jest fajnie, by chyba pracowała jakby... Super, fajnie, że się nie zgadzamy, a ja idę w takim razie przymierzać kolejną. Ja to lubię, tapir i konkretny diament na gorsecie. A już po przerwie. Jak rodzina Joanny przyjmie jej kolejne propozycje? Mi się to w ogóle nie podoba. Naprawdę? Czy bliscy Katarzyny zaczną ją wspierać? Suknia ma kształt śledzia i wygląda jak fontanna zbitej śmietany. I co ostatecznie włoży na siebie Doda? Kolubryna,
Nie biały, nie toperz. Sponsorem programu jest właśnie... Dla psów i kotów. Doda nie wybrała jeszcze sukni dla siebie, chociaż widziała w salonie już kilka sukienek. Nie jest pewna swojego wyboru i dlatego potrzebuje pomocy bliskich. Ewa, mamo! Wiesz co, że ta chyba najlepsza jest. No, bo po prostu chcesz iść do domu i nabrać czegoś. Nie, absolutnie. Bardzo ci ładnie w ogóle w takiej bieli. No nie gadaj, ale w tej jest ci ładnie. O, kolubryna. Nie biały, nie toperz. Już człowiek chciałby, żeby wszystko było dobre. Człowiek chciałby, żeby wszystko pasowało, żeby jak najszybciej zamknąć ten temat. No ale nie jest okej. Oto kolejna przyszła panna młoda, od jakiegoś czasu już poszukująca sukni dla siebie. Nazywam się Kasia Rzaczkiewicz, mam 27 lat, pochodzę z Warszawy. Na co dzień zajmuję się ubezpieczeniami. Powiem to jest moja przyjaciółka. Natalia? Przyjaciółka. Tak. Natalia. A to jest moja siostra Basia. Cześć, siostra Basia. Brat Jakub. Brat Jakub, Kuba. Chrzestna. Matka chrzestna. Krystyna. Matka chrzestna, o, to też się było. Matka rodzona. Mama chciałaby, żeby Kasia troszkę inaczej wyglądała. Patrzę na nią i pod kątem matki, która zdaje sobie sprawę z jej mankamentów, no bo ma figurę różną od dziewczyn w jej wieku. Mama w ramach przygotowań wszystkich tych ślubnych pilnuje tego, żeby była pod opieką dietetyka. Chciałabym, żeby była trochę szczuplejsza. Myślałeś jakieś sukni ślubne, żeby... Tak. Myśmy już chodziły po tylu tych salonach, te kiecki takie i to patrzenie i tak ona, a w lewo, ja w prawo. Ja już jestem wykończona tym marszem po tych salonach ślubnych, po tych sklepach. Już mówię, dziecko, zdecyduj się albo idź w dresie, bo już mam dość. No będzie trudno. Czy możemy spróbować? Katarzynie suknię wybierze bowiem Agata, która uwielbia wyzwania. Agata. Dzień dobry. Dzień dobry. Katarzyna. Witam, miło mi. Liczymy pani Agato na panią bardzo. Że wyjdziemy z kiecką dzisiaj. Kto będzie płacił za suknię i jaki masz budżet? Mamusia, budżet mamy około 7 tysięcy. Ja mam swoją wizję jej sukienki. Do dołu rozszerzana, a niech tam maty jakieś świecidełka, ale nie za dużo. Co tam o narzeczonym swoim powiesz? Narzeczony jest, ma 28 lat, ma na imię Przemek. Poznaliśmy się kilkanaście lat temu przez wspólną znajomą. Wziął ode mnie numer, stwierdziłam, że i tak się nie odezwie. No, on się wziął i odezwał. Coś, w jakiej byś chciała wystąpić sukni? Na pewno chciałabym mieć ramionczka i żeby ona była troszeczkę jednak taka księżniczkowa troszkę. Optymistycznie dziewczyna nastawiona do życia, no ale wyzwanie jak dla mnie, jak dla konsultantki nie jest łatwe. Co będzie największym problemem? Chyba moja wybredność. Suknia będzie w cenie. 5390 firmy Ronald Joyce. Chyba za bardzo rybia. Ja od początku wiedziałam, że ja nie chcę syreny. Ja uważam, że nie powinnam mieć tutaj zbyt opiętego. Ale założyłam, bo się świeciła. No. Fajnie, że się świeci. Nie fajnie, że taka trochę syrena. Nie podoba mi się w ogóle jej kształt. Masz fajną figurę w tym. A bokiem stanąć? No, stanąć. To zobacz, jak mam brzuch. Nie podoba mi się to. To nie jestem ja. Mnie się nie podoba ta goła góra. Powiem, że ona się będzie źle czuła. Przodem stała, było fajnie. Ale z boku już było gorzej. Nie podoba mi się w tej sukience. Brat. Suknia ma kształt śledzia i wygląda jak zamarznięta fontanna zbitej śmietany. To jest ciężko strawne jak ta sukienka na mnie. Czy to jest... Nie. Nie. Dobre. Tymczasem tancerka Joanna nie wybrała jeszcze swojej wymarzonej sukni. Pierwszą kreację, zbyt krótką i swobodną, jej mama uznała za niegodną ślubu. To jest świetna sukienka na imprezę. Ciekawe, jak mama przyjmie następną. Joanna wychodzi w spódnicy Papa Michel Kalina w cenie 740 zł oraz topie Nanko w cenie 380 zł.
Myślałam, że pójdę w stronę krótszej sukienki, ale w tym momencie właśnie wiem, że to, że jest długa, jest super, bo to jednak jest sukienka ślubna. To jest twój styl? Mhm, zdecydowanie, no tak właśnie. Skoro zaskoczyłam siebie, no to zaskoczę wszystkich innych. Ram, pam, pam, pam. To już jest na pewno ładniejsze, ale to jeszcze nie jest to. Tak? Aha. O. No nieodpowiednia chyba dla panny młodej. Mi się to w ogóle nie podoba. Naprawdę? No, w ogóle. Nie było tej całej ślubnej elegancji, która tam powinna być. Ciul sprawia, że ona, znaczy wydaje się taka sztywna. Będzie fajnie wyglądać w materiałach naturalnych, jedwabiach. Ale to chyba zupełnie inna wizja niż no. Asi. No, zaskakujące, że widzieli ją zupełnie inaczej. Zupełnie. Po kilku przymiarkach Luiza sięga po suknię, którą Doda sama wybrała. Czy jej własny wybór będzie idealną suknią? Może ja, słuchajcie, nie jestem stworzona do tego. Może mi nie jest dane się po prostu ubrać ślub. O, wymyślasz teraz, kochana. Załamana. Sama wybrałaś z manekina. Spoko jest to, to jest zupełnie coś innego. To też jest fajne rozmieszczenie tych aplikacji, ale nadal to jest po prostu sukienka. To nie jest, ale to... Kręcando. Tararam. Uwielbiam uśmiech twojej mamy. Bo ja nie wiem, czy ta nie jest najlepsza dla ciebie, wiesz? Z tych dotychczasowych. Dlaczego? No ładnie się prezentuje. Nie, 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 to nie to. No dobra, to spadamy w takim razie. Nie ma co. Luisa, musimy to, nie? Coś tu działać. Będziemy zaraz działać. Mamo! Już zmęczona! Kochany, bo... Dobrze. Katarzyna tymczasem, chcąc zadowolić mamę, przymierza kolejną kreację. Suknia jest firmy Enzo Ani i cenowo jest 3990. Chciałabym się im pokazać. Myślałam, że nie, ale... No to pewnym krokiem idziemy. Chyba nie mam uwag. Ale się cieszę. No była piękna, bo i się świeciła, i była troszeczkę rozszerzana, więc spełniała wszystkie wymagania. Myślisz, że się podoba rodzinie? Mam nadzieję. Tak, 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 ta, ta, ta. Ta. Pięknie, Kasia, no, brawo. Kasia, mnie się podoba. Co jest fajnie dobrze? Tutaj ten gorset eksponuje to, co ona ma, jednocześnie ukrywa, nic się nie wylewa, nic się nie przelewa. To był mój typ. To jest piękna, no Kasiu, no. Pasowała i do figury, i do Kasi. Po włosku? Po włosku. Bella. Ale to nie jest księżniczka. Ja wiem, co ona powie, co odpowie na to pytanie, czy to jest wymarzona suknia. W zasadzie tak. Czy to jest twoja wymarzona suknia? W zasadzie tak. Znam siostrę. Ale chciałabym jeszcze jakąś. Oczywiście, masz prawo na to. Joanna, była tancerka, przymierzyła tylko dwie suknie i nie przymierza kolejnej. Kusi ją jednak kreacja, która nie podoba się nikomu z bliskich. No, teraz czekamy na... Joanna już zdecydowała. Ewidentnie wybór Joasi nas zaskoczył. Tak, teraz masz jeszcze jedną szansę. Jak mi coś nie pasuje, to musi być po mojemu i zawsze powiem. Zobaczcie, jak jest szczęśliwa, zobaczcie, no i dochodzi. Ja wiem, że jeśli w jej oczach nie zapalą się iskierki i jeśli ona sama nie będzie się w tym dobrze czuła, to nie będzie szczęśliwą kobietą. Czy to jest twoja sukienka wymarzona? Tak, to jest moja wymarzona sukienka. A szczęśliwą kobietą ma być. Nie po mojemu, no ale najważniejsze, żeby jej się podobało i żeby dobrze się czuła. No widzisz, nie będziesz płakać. O. To jest taka naturalna, prawdziwa dziewczyna z temperamentem, chce być sobą. To jest bardzo piękne akurat. Joanna wybrała spódnicę Papa Michel Kalina w cenie 740 zł oraz topie Nanko w cenie 380 zł. Kasia pod presją swojej matki przymierza kolejną suknię. Decyzje nie przychodzą jej łatwo, ale ostatecznie wybiera. Prezentuje kreację Victoria Jane Odette w cenie 4100 zł. So. W sumie mi się podoba, bo się świeci. No. Jest księżniczkowa, to podoba tak. Mi się. Taram. Bałem się, że będzie gorzej. Piękna jest talia i jeszcze przedłuża bardzo ładne nogi. Może być. Może tak. Być. No podoba mi się Kasia w tej sukience. No przeurocza. To jest księżniczka, no. Dla mnie faworyt. Strasznie dużo materiału. Ona wygląda jak księżniczka, ale taka raczej zły charakter księżniczki. Taka królowa lodu i to wściekła taka. To nie jest moja siostra. Czy to jest w ogóle to jest sukienka wymarzona, ta? Nie wiem. Boże. Boże, ja już nie pomaga.
Ja zawsze marzyłam o księżniczce. Nie wiem. To mam pomysł. Idź z Agatą i tam jest jeszcze druga taka fajna i wybijesz po prostu. Zostawiłam Kasi decyzję ostateczną. Nie chcę potem słyszeć, że mamo, a jednak mogłam wziąć tamtą, a ciebie posłuchałam. Ta? Czy wracamy do poprzedniej? Boję się, że za tydzień mi się przestanie już podobać. To jest twój ślub. Niech już wyjdzie z tą sukienką, bo mam straszny motylę w środku. Uwaga, zaraz powiem. Jeszcze nie. Kasia, ja cię znam, wiem co założyłaś. Raz, dwa, trzy. Kasiu! Widzisz, jak ja cię znam? Pięknie. Ja wiedziałam, że ona weźmie taką księżniczkę. Świetnie, Kasiu. Ładna sukienka. Może nie całkowicie w moim guście, ale nie ja za mąż wychodzę. Czy to jest twoje wymarzone suknia? Tak. Tak, czekaj. Nie, tak! I bardzo się cieszę, że właśnie wybrała tą dziecko. Nie da się zbliżać. Tak. Wiedziałam, że wiesz. Kasia wybrała suknię Victoria Jane Odette w cenie 4100 zł. Mimo oporu bliskich, dwie panny młode dokonały wyboru. Doda jeszcze się nie zdecydowała. Może mieć coś seksownego, rozumiesz? Jakieś prześwity. No nie wiem, no coś, co spowoduje, że te wszystkie sukienki klękną do tej jednej. Ale jeszcze jakąś jedną rezerwę gdzieś tam w głowie się przypomniała. No. Ta-da! No. Są prześwity. Ta sukienka jak najbardziej wpisuje się w mój klimat, w moją osobowość. No na pewno wystąpiłabym w niej na scenie, to na pewno. Ale czy na ślubnej scenie? Dobrze, no to pokazujemy rodzinę. Ta-dam! I to się kręci. Mama. No powiem tak, że jest odważna sukienka. Ta halka zlewa się z ciałem. Nie wiadomo, gdzie halka, gdzie ciało. Nie jest taka tradycyjna. To się nie skończy dobrze. Nie wiem do końca, jak to by wyglądało. Myślę, że ksiądz może dostać małego zawału. Już, no jesteśmy dla siebie stworzone. Doda! Czy to jest twoja wymarzona suknia? Tak, to jest moja wymarzona suknia. Czy ja mówiłam, że będzie łatwo? W ogóle tego nie mówiłam. Córka wybrała sukienkę taką, jaką chciała, czyli spełniającą jej wymogi tak naprawdę. Długi welon, ale też jest bardzo seksownie. Niby z tradycją, aczkolwiek z pazurem. Czyli są jakieś takie dwa skrajnie wykluczające się światy, które gdzieś się łączą i właśnie łączą się one na moim ciele. No to słuchajcie, wesele! Doda ostatecznie wybrała. Przeczuwamy, że o tej sukni ślubnej będzie się jeszcze długo mówiło. W kolejnym odcinku. Piękny masz być cicho. Wow. Góra rewelacja. Czekaj, ale jest jeden problem. 7190 zł. Ta-dam. Jest. Bardzo ładnie. Sponsorem programu był wydawca dwutygodnika Flash. Już za chwilę w TLC premierowy odcinek serii Ekstremalne odchudzanie. Próba pozbycia się aż połowy wagi ciała w rok. Czy to w ogóle możliwe? Sprawdźcie sami.